Dzień dobry, witamy w ten piękny poranek w pytaniu na śniadanie, ale to jeszcze nieoficjalne powitanie, bo mam nadzieję, że o 7.30 będziecie Państwo z nami. Dziś będziemy poruszać bardzo ważne tematy. Porozmawiamy m.in. o uzależnieniach od telefonu. Jesteś uzależniony? Nie rozmawiamy, będziemy za chwilę o tym rozmawiać, ale także będą fantastyczni goście: Lidia Popiel, Laurka Łącz, będzie Bogdan Kalus, będzie Maciej Zakościelny, więc bądźcie z nami. Oglądajcie. Będzie również dużo muzyki, bo zagra nam najlepsza w Europie, w Polsce orkiestra OSP na Darzyn. I będzie muzycznie, bo nie zagra tylko nam, ale również i Państwu. 7.30, pytanie na śniadanie, bądźcie z nami. Bądźcie z nami. Dzień dobry. Teraz już oficjalnie witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie w pytaniu na śniadanie. Rozpoczniemy dzisiaj z Wami dzień i mamy nadzieję, że będzie to dzień wspaniały. Filip Antonowicz. I osoba, której przedstawiać raczej nie trzeba, Kasia Dowbor. Drodzy Państwo, ja się trochę denerwuję i za Filipa, i za siebie. Ja tu wróciłam, ale Filip jest pierwszy raz w telewizji. Kasia mnie będzie wspierać przez cały program. Mamy nadzieję, że Państwo będą nas wspierać również, bo to nasz debiut. Ale ja muszę coś o Tobie powiedzieć, dlatego że Filip jest naprawdę bardzo fajnym młodym człowiekiem, a do tego dziennikarzem radiowym świetnym, więc będziemy się bardzo starali, żeby Państwa nas troszkę polubili. Program nie jest tak długi, żeby móc opowiadać o Kasi Dowbor, dlatego przejdziemy do rzeczy, które będziemy razem przeżywać w pytaniu na śniadanie. Drodzy Państwo, będzie się bardzo wiele działo i mam nadzieję, że te parę godzin spędzą Państwo tylko z nami. A my już za chwilę będziemy jeść, ale zanim jedzenie, drodzy Państwo, dowiedzmy się, co w Lublinie, który zamienił się w Białe Miasteczko, bo tam już Agnieszka Dziekan i Mateusz Jarecki. Piękny dzień dobry, cześć i czołem, drodzy Państwo. I to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli kuchnia o tej porze, ja już lubię jeść. To prawda? Tak jest. Kasia zapowiadała, że już jest trochę głodna. My jesteśmy głodni wydarzeń, które przedstawi nam Kuba Steuermark. Kubo, witamy cię, chociaż powiem ci, że patrzyłem, co będziesz dzisiaj przygotował. I? Wybrałem ci ksywkę słodki kefir. Bardzo mi się dzisiaj podoba. Słodki kefir, tak. Będzie, moi państwo, bo słodki kefir będzie nam towarzyszył w ostatniej potrawie razem z drożdżówami. To, co musimy zrobić, musimy i chcemy zrobić na początku, to... Powiedz. Klafuti. Klafuti. Na pewno jest. Słuchajcie, ja gotuję, ale w ogóle nie znam takiego prosta dania. Prosta sprawa. Słuchajcie, bierzemy się do pracy, będziemy sobie te wszystkie rzeczy robić. Składać. Tak, absolutnie. Dobrze. Filip, czwórkę mamy wciśniętą tutaj. To zostało wciśnięte, dziękuję. Zostało wciśnięte, czyli na numerze 4 z 10 grzejemy naszą patelnię. Pierwsza rzecz, ten biały proszek tu, podgrzewamy cukier. Proszę. Biały proszek, dużo mam sypać tego? Cały do środka. Ale wiesz co, Kuba, ja jestem ciekawa, czy w ogóle Filip gotuje w domu. Zaraz go zobaczymy. Nie bądź ciekawa, rozwiążę czy w ogóle, ja to wodę ledwo. Cały cukier, proszę nie rozsypywać, proszę wsypywać. Tak, Kasia, co ja mam chcemy robić? My zrobić, zobacz. Tak. Chcemy stuknąć 3 jajka, 2 całe, a 1 żółtko. Tu do miseczki. Ja idę. Jak powiedziałeś, stuknąć 3 jajka, to mi się przypomniało, co widziałam kiedyś w internecie. Nie opowiadaj! A propos, Państwo mogą też nas obserwować i na Facebooku, na Instagramie, ale co, ja całe? Ja całe wrzuciłam. Całe, tak, dobrze. Tak. A umiesz jedno z skorupki, żeby nie wpadło? Bo ja nie. Tak? A ja wrzucam jedno żółteczko, bo w przepisie całe. Bo w przepisie mamy, moi Państwo, tak, że mamy 2,5 jajka, bo mamy 2 całe. Całe, proszę, do środka. Ale zacząłem ci opowiadać w internecie, że ludzie sobie tak rozbijają. Nie. Jestem gotowy. No, nie, całe? Całe, tak. Dobra, proszę bardzo. Nie ma skorupki. Tak jest. A jak będzie, to się to wyciągnie. Do tu się coś pali, Kuba. To niech się pali, tak ma być. 5 łyżek cukru, proszę. Weź mu pomóż, bo... Ja to dobrze, ma się ja palić. Moi Państwo, mamy robić karmel. Raz. A na ten karmel będziemy wrzucać śliwki. Klafuti, które robimy dzisiaj, robimy ze śliwkami. Oczywiście, może być z wiśniami. Zobaczcie, wrzucimy sobie śliwy. I niech one sobie pochodzą na tak zwanym mniejszym ogniu, czyli na przysłowiowej piąteczce. Miseczkę proszę na lewo gdzieś odrzucić. Mieszamy, Kasia, sobie spokojnie Dobrze. I czyli robimy taki kogiel-mogiel, trochę kogiel-mogiel, tak jest. Do tego dodamy, moi Państwo, esencję z migdałów. Wiadomo. Tup. I już. Ale tak na oko? Potrząsaj. Na oko, tak. Dobrze. Na oko, bo chcemy dosłownie kilka kropelek. Tu się coś przykleiło, Kuba, zaraz się zwali. Niech się boi. Zostawia na tym, niech przylega, bo to indukcja, no to musi trzymać się, wiesz, na patelni. Moi Państwo, co dalej się dzieje? Od szczypta soli. Kręcimy, fantastico. I teraz ja zaczynam dodawać. 3. Mhm. Świetnie bawicie, widzę. Nawet bardzo dobrze. 4. Zaraz nas tu dołączysz, ty się nie przejmuj. 3. Było 3? To jest fajna zabawa gotowanie, prawda?
Tak jest, odstawiamy mąkę. Moi państwo, ja też nie wytłumaczyłem jednej rzeczy. Clafouti to takie ciasto, w którym mamy sobie jakiś owoc i zalewamy trochę taką masą naleśnikową, mączną. Zaczynamy ją tutaj robić. Kolejne rzeczy, które będą robić, będziecie robić razem z Filipem. Kasia, poproszę cię, żebyś przeszła na środkową deskę z całą Michą. Kuba, jestem ciekawa, kiedy Filip będzie to w domu robił. Nie, nie, słuchajcie, widzowie widzą, że wy sobie robicie, a ja dostałem pilnowanie śliwek na patelni. A wiesz, jaki to jest odpowiedzialny? Oczywiście, oczywiście. 175 ml mleka. Dobrze. Na oko, pewno raz, to zapamiętacie, że akurat nie 174 i 2,5 jajka. A to wszystkie, cały przepis jest w internetach. I ja wiem, że się wyświetla. Po lewej stronie. 4 łyżki śmietany 36 lub 30. Czyli musi być ta bardziej tłusta. To jest wiek, tak? Kasi, do, to jest to. Tak, ja to lubię. I 3, i 4. A ty będziesz próbował. Kochani, jesteśmy właściwie w domu, bo zobaczcie, mamy masę, mamy śliwki. Filip, to co chcemy zrobić, to chcemy przerzucić śliwki tutaj na blachę. Czyli to jest, bo musimy w ogóle, jakie zadanie. Tak jest. Przerzucić śliwki. Zobacz, tu ci nie odpadło, nie odpadło, nie odpadło. Poczekaj, stój mnie. Gorące, tylko ja mogę, jestem uprawniony, bo mam ręce z azbestu. Dawaj, rzucaj na dół. Jest okej, okay. Świetnie. No, Kasia, rozkładamy to na... Polewaj na górę, jak leci. Dobra. Niczym się nie przejmie. Już lej, Kasiu, się dobrze to zrobić. I zobaczcie, po w tak 7. krótki i prosty sposób mamy nasze clafouti, bo teraz my to sobie zrobimy, przesuniemy i tą naszą cudowną blachę wkładamy do piekarnika na 200 stopni i pieczemy sobie przez minut 20 do 25, a potem wychodzi... I już gotowe? Jasne. Tak. O, taka magia, tu było, tu jest. 20-25 minut i mamy takiego cudownego, pięknego placka, którego dzisiaj będziemy serwować wam. Nie jesz teraz, nie jesz. Nie je. Idziemy, nie. Idziemy, bo mamy gości. Ja wiem. Przywitać naszych gości. Chodź. Idziemy porozmawiać o tym, że nie tylko świat się zmienia, nie tylko my się zmieniamy, ale do tego zmieniającego świata dostosowują się również zwierzęta. Porozmawiamy o tym z naszymi wspaniałymi gośćmi. Dzień dobry państwu. Są z nami Regina Sowińska, edukatorka leśna, nadleśnictwo leśne. Piękne. Siedlce? Dzień dobry. Siedlce. No właśnie mówiłem, że Siedlce. Ale pani Regina, jak pięknie jest ubrana. To przez to właśnie mam te problemy. No. I pan Mariusz Opoka, ekspert do spraw pszczół i pszczelarstwa, Fundacja na rzecz ochrony pszczół, Apikultura. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Drodzy państwo, bardzo dużo się mówi teraz o ociepleniu, o zmianie klimatu. Na nas ludzi to wpływa, no wiemy, nie najlepiej. Na to, co się dzieje na Ziemi, też wpływa nie najlepiej, ale podobno... Czerwony dywan razem z Olą, bo czas dowiedzieć się, co tam u gwiazd. No Olu... Jesteśmy na czerwonym dywanie. Ja to jest ten moment. Jestem bardzo ciekawa, co tam się dzieje. A ty też jesteś ciekawa? Ja też jestem bardzo ciekawa. Ja byłem najbardziej ciekawy. Cześć, no bardzo Olu, się witam. Cieszę, że was widzę. I tak się jakoś przyjęło, że mam w zwyczaju, kiedy pierwszy raz widzę się z nowym duetem, no to ściskam. Mogę was wyściskać? Ale oczywiście. No słuchajcie, to jest historyczny moment. Witajcie. A dzień ściskania był parę dni temu. Był i właśnie tak się zaczęło. Właśnie tak się zaczęło. Witamy państwa oczywiście bardzo serdecznie. No i już przenosimy się do tego świata show biznesu. A tam wielkie powroty także. Aha. Justin Timberlake powraca. 6 lat czekaliśmy na to, aż wyda najnowszy singiel. No i rzeczywiście doczekaliśmy się. Selfish. Mówię doczekaliśmy się, bo ja także należę do tych fanek, które od najmłodszych lat wpatrywały się w niego i wyobrażały sobie jako swojego. Hard. Ale on chyba przez całą karierę grał na takiego chłopaka, któremu się wszystko wybaczało. Wiemy, że skandali było z jego udziałem Ola, niemało. Ola, wybaczyłaś mu wszystko? Ja mu wszystko. No więc właśnie, znaczy, że działa system. Działa, no działa, naprawdę. Tylko na niego spojrzę, wszystko mu wybaczam, jakoś tak to działa, muszę cię przyznać. No i jeszcze bardzo fajna informacja. Ten utwór jest zapowiedzią najnowszego albumu oraz trasy światowej. Póki co widziałam tylko terminy tych koncertów, które będą się odbywać w Stanach Zjednoczonych, ale czekam bardzo na, mam nadzieję, też nasze... Czekam razem z tobą, żeby cię Justin... Ale Filip, ja słyszałam, że ty tylko reggae słuchasz. Nie, nie jest tak źle ze mną jeszcze, żebym tylko jednego gatunku słuchał. Ale nic złego, no słuchaj. No, nie, no tylko żeby dużo. No to teraz przenieśmy się ze świata muzyki do świata filmu. Tom Hollander, aktor z 30-letnim doświadczeniem, w Polsce... No, powiedziałabym...
Nie było, tak, prawda? Jak znaleźć? Na pewno dostał, no, tak, słuchajcie. No, wierzysz w cuda, wierzysz w cuda. Jeszcze, drodzy, na samo zakończenie, tak, ponieważ jutro wyjątkowy dzień. Nie, orkiestra... stop, muszę ci przerwać, poczekaj, teraz jest ważniejszy temat. Poczekaj. No, uważaj. Wielkich serc jest ważniejszy temat niż chwilowo, to, żeby licytować przez 30 sekund, nasze licytacje, tak, w Pytaj na Śniadanie. Tak, uważaj, no, na to. Mam dla ciebie zagadkę. Z Kasią przygotowaliśmy ją dla ciebie. Mamy zdjęcie pewnej gwiazdy i w ramach zagadki musisz odgadnąć, kto to jest. Uważaj, będzie się wyświetlać teraz. Nie wiem, czy jesteś gotowa na to. Kto to jest? Ja widzę po prawej gwiazdora, to jest mój tata. A to jesteś? Moja mama. Z tejże okazji, słuchaj, cudownej, bo wiemy, że masz dzisiaj urodziny. Nie! 100 lat! No! Dziękuję bardzo. Jesteś, ja myślałam, że ty trochę lepiej śpiewasz. Ja też tak myślałem. Olu, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego. No jeszcze raz się przytulamy. Dziękuję. Nie pytam, które, bo mnie nie wypada. A Kuba przyniósł ci, proszę. Kochanie, klasy dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Takie pierwsze moje urodziny chyba. W pracy. Wszystkiego dobrego jest. Urodziny w pracy. Uwaga, pomyśl życzenie. Szybko, pomyśl życzenie, pomyśl życzenie. Wiem jakie, wiem jakie. No, dobra, chuchaj. Dziękuję wam bardzo. I w ogóle kocham ten program, więc... Płaczę. No i jeszcze się spotkamy raz, to już nie będę płakać. Bardzo wam dziękuję, bardzo. I bardzo wam dziękuję, redakcja kochana. Kochani, a my przenosimy się do przepięknego ogrodu botanicznego w Powsinie i dowiemy się znowu wielu ciekawych rzeczy. Tam jest naprawdę super, a zimą ciepło. Witajcie, dzień dobry, proszę państwa. W ten weekendowy... Orkiestra OSP na Darzyn. Witam was, cudowna młodzież, fantastyczny dyrygent i świetne dziewczyny. Razem naprawdę super. OSP na Darzyn, druga po wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, najbardziej znana orkiestra na świecie. Agnieszka Rybczyk, Katasia Podkowińska, przepraszam. No i oczywiście kapel, dyrektor OSP, kapel. Mirosław Hilmanowicz. Witajcie wszyscy na pokładzie Pytania na Śniadanie. Jak się trafia do takiej, do dziewczyn zapytam, jak się trafia do takiej orkiestry, która ma takie sukcesy, jeździcie po całym świecie, w ogóle byście zobaczyły tyle krajów, gdyby nie ta orkiestra? No na pewno orkiestra daje wiele możliwości, jest to naprawdę niezapomniane doświadczenia, wspomnienia na całe życie, a tak naprawdę tutaj większość z nas zaczynała od najmłodszych lat i po prostu przyszliśmy na przesłuchania i jesteśmy. A trafia się w różnym wieku, bo trafia się w wieku 10 lat, 20, czasami 30 lat, więc to nie ma ograniczeń. Więc zawsze jesteśmy otwarci na nowych muzyków z doświadczeniem większym bądź mniejszym. Trzeba mieć talent tylko. I chęci. I chęci. Dużo i chęci. Pan podobno chodzi po szkołach, szuka tych młodych, zdolnych ludzi, zaprasza ich do siebie, ale pan organizuje im czas, pan robi im fantastyczną, pan robi robotę, ponieważ daje im pan pasję. Tak, rzeczywiście pasja to przede wszystkim, tak jak pani powiedziała, agitujemy, może to złe słowo, ale w różny sposób, żeby ci młodzi ludzie przede wszystkim zorganizowani w orkiestrze naszej, orkiestrze na Darzyn, no, realizowali swoje marzenia, swoje pasje. Tak jak Kasia powiedziała, tutaj od 10 roku życia nieograniczenie. Także tutaj wielka zabawa, wielka przygoda w życiu, taka artystyczna, muzyczna przygoda. A jeżeli chodzi o granie, to macie na koncie same największe rzeczy, bo wszyscy mówią o tym sułtanie Omanu, który klaskał królowej Malezji. Tak naprawdę każdy kontynent chyba został zwiedzony. Zwiedzony, to się tak mówi? Zwiedzony. Nie zjedzony, tylko zwiedzony. Tak, rzeczywiście mamy mnóstwo zaproszeń z całego świata. Tak jak pan wspomniał o tym sułtanie Omanu słynnym, nie wierzyliśmy, że to jest naprawdę, będzie się działo. Ale przyjechał do Polski dyrektor Opery Królewskiej, więc zaprosił, żeby byśmy wystąpili przed obliczem sułtana w stolicy Omanu, Muskat. No i to się stało. No to jest dla nas wielki zaszczyt. Również koncertowaliśmy w Malezji, dla królowej Malezji. A teraz koncertujemy i to jest najważniejsze. Cały rok na to czekamy. Dla króla polskich serc, dla Jurka Owsiaka jesteśmy zaszczyceni. I tutaj nic się nie liczy, tylko to. No właśnie, chcielibyśmy jutro gracie, tak? Tak, jutro gramy. Jak przygotowania i co macie przygotowane, jeżeli oczywiście możecie zdradzić.
wsadzić na wielką orkiestrę. Tak, no, przygotowaliśmy utwory bardzo energetyczne, tak jak samo to wydarzenie, prawda? Jurek jest niesamowitym człowiekiem i tutaj w tym takim klimacie przygotowaliśmy utwory, no ten Uptown Funk, czy też El Cumpanchero. Oczywiście otwieramy takim już hymnem trochę poza tym tradycyjnym wośpowym. Utwory, które będą przez wiele lat tutaj nam towarzyszą i będą różne. We Will Rock You, I Love Rock and Roll. Także te wszystkie utwory, gdzie Jurek i my też z Jurkiem razem bardzo dobrze się czujemy. Dziewczyny, czy to były ciężkie przygotowania? Bo kapelmistrz pewnie powie, że nie. Pytanie, jak to jest naprawdę? Czy ciężko się przygotować do tak ważnych wydarzeń? Bo to jedno z nich, a jutro nie oszukujmy się. Ciężki wszyscy dzień. Będziemy, znaczy ciężki, jaki cudowny, ale cudowny, dla was na pewno ale... pracowity. Pracowity, o. Tak naprawdę, żeby zagrać każdy koncert, to się przygotowujemy rok. I cały rok musimy ćwiczyć, żeby jakikolwiek koncert mógł zagrać tak naprawdę. I to, czy my teraz się będziemy bardziej przygotowywać, to tak naprawdę zależy od tego, jak się przez cały rok przygotowywaliśmy. Więc nie możemy mówić, że tylko w tym momencie jest mocniej, bo zawsze jest dużo energii. Tak, i trzeba wkładać wiele w to. Trzeba wkładać wiele, czy musiałaś poświęcić coś? Tak. No zawsze to trzeba jakoś tak zbalansować, żeby pogodzić wszystko ze sobą. A ile dziennie się ćwiczy mniej więcej? Jeżeli musisz wrócić do domu, to ile grasz w domu? To zależy. Zależy, no wiadomo, ile tego czasu pozostanie, bo jednak te wszystkie obowiązki, ale no zawsze przynajmniej godzinka by się przydała, żeby poćwiczyć. Jak się gra na instrumencie, to tak, nie to, można, tak, więc tak, coś tak, odpuścić. Mam wnuczkę, która gra. I... Zapraszamy. Załatwiłaś robotę. Tutaj pani Katarzyno, zapraszamy. Ja tylko chciałbym dodać, bo to warto i trzeba mówić to w nieskończoność, bo... To, jak wyglądamy, jakie mamy instrumenty, mundury, jak się prezentujemy, to jest niewątpliwie zasługa naszego samorządu nadarzyńskiego, naszej społeczności, wójta gminy Nadarzyń, którzy no, bardzo mocno z nami są związani emocjonalnie. Kochają was. Kochają nas. My ich też kochamy wszystkich. Jesteśmy nadarzyniakami. Po jutrzejszym występie u Jurka, prawda, kiedy będziemy otwierali to wielkie wydarzenie, jedziemy do Nadarzyna na koncert, a nadarzyńska publiczność jest bardzo szczodra. Wielkie pieniądze przeznaczają właśnie na ten cel. Tam gramy koncert, prowadzimy licytację, także super, jesteśmy zachwyceni. Co więcej, warto dodać, że to jest orkiestra tej klasy, że współpracował z nią nawet Dawid Podsiadło i faktycznie cały współpracuje. Świat. Współpracuje cały czas. Tak, cały nie wiem, czas. Kto z kim, żeby było porówno, jeżeli chodzi o sławę. Tak, tak. No, otrzymaliśmy zaproszenie, już trzeci rok to trwa, do wzięcia udziału w wielkim show stadionowym przede wszystkim, które prezentuje Dawid Podsiadło. No, jesteśmy zaszczyceni, że w tak wielkim widowisku bierzemy udział. Także pozdrawiamy Dawida przy okazji. Jest słuchajcie, obyście grali do końca świata jeden dzień dłużej. Życzymy wam tego, kochani. No ale chyba nie zostajemy tak bez kolejnej porcji muzyki. Absolutnie, ciarki na plecach murowane, ten wspaniały dźwięk, wspaniałe mundury, ci uśmiechnięci ludzie. Po raz kolejny w pytaniu na śniadanie. Czas na kolejny utwór. Zagrajcie jeszcze dla nas. Oczywiście. Witamy w pytaniu na śniadanie, Katarzyna Dobor. Filip Antonowicz i zapraszamy do wspólnego spędzania czasu w tę właśnie sobotę. Zresztą z pytaniem na śniadanie możecie... Na dywanie, to faktycznie. Chciałem namówić na pytanie na śniadanie codziennie. Zapraszamy was, a póki co jesteśmy w miejscu, które mi się plotkarskie lubią najbardziej, u Oli Gryf, na czerwonym dywanie. Witajcie ponownie, dzień dobry państwu, tak jest. Pytanie na śniadanie na dywanie, niech będzie. Wy mnie zaskoczyliście mocno i cała redakcja podczas naszego pierwszego spotkania, więc czas, żebym ja was zaskoczyła. To wasze pierwsze wspólne wydanie, więc dobrze byłoby sprawdzić, jak dobrze wy się znacie. A przy okazji nasi widzowie będą mieli możliwość poznać was jeszcze lepiej. Ale ty sobie zdajesz sprawę z tego, że my widzimy się w zasadzie któryś trzeci, czwarty raz w życiu, no to tak jest się znamy. Świetna okazja, żeby właśnie jeszcze lepiej się poznać. No to co? Znam lepsze, ale... Kasiu, pozwolisz, że Filip jako pierwszy będzie zgadywał? Oczywiście. Tak? Dobrze. To ja będę zgadywał dziękuję Kasi. Mam kilka pytań na temat Kasi i ciebie, tak? Mhm. I teraz nawzajem będziecie odpowiadać na pytania o sobie. Ale wybaczysz mi, jak przystrzelę coś. Ale oczywiście. Dobrze. Duże lody. Dobra. Umówieni. Pytanie numer jeden. Uwaga. W
Filipie, w którym roku Katarzyna Dowbor rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej? W 2008, przecież to jest taki humor. 1983 rok, 1990 rok i 1993 rok. Być może nasi widzowie także jaki wstyd. Pamiętają. Szczerze mówiąc, wszystkie odpowiedzi są niepoprawne, bo w 93 roku Kasia miała 4 lata. Jak widzicie, w 90 miała minus 1, a wcześniej to już nie powiem. Więc żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Strzelaj, no ale strzelaj. Coś musisz. Wydaje mi się... To spróbujmy B, bo jest inne od A i C, ale wydaje mi się, że to jest kłamstwo. Zresztą, jak widzisz, Katarzyna Dowbor wiek nie dotyczy, a cyferki tym bardziej. To, więc... to tylko liczba. To tak. Ale doświadczenie dziennikarskie jak najbardziej. Czyli co, poprawna czy niepoprawna? Znaczy, no nie, jeszcze wcześniej, prawda? 83 rok. No to jest naprawdę kawał doświadczenia. Dinozaury tego nie pamiętają. No a jak pani, jak właśnie pani wspomina tę telewizję wcześniej, jak ona wyglądała, no bo my nawet... Czy możesz mnie odmłodzić i mówić mi po imieniu? Dobrze, Kasiu, jak ty wspominasz tę telewizję? No inna była. To była telewizja, gdzie były tylko dwa programy, jedynka i młoda dwójka. Było mniej budynków, mniej korytarzy, ale z sentymentem, no jak każdy swoją młodość. To a propos sentymentów, mamy fragment z 96 roku. Namówić Państwa do aktywnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, że do końca tygodnia tego wolnego czasu nie powinno nam zabraknąć. Rozmawialiśmy już dzisiaj o paraglidingu, rozmawialiśmy o rollerach, o rowerach górskich, ale do rowerów chciałabym, abyśmy teraz wrócili, dlatego że jest to chyba najpopularniejszy sprzęt do uprawiania sportu, rekreacji. No, i wróciliśmy. 96 rok. No ja się przyznam, jak już wiemy, dzisiaj urodzinowo, ja 96 rok się urodziłam. I zrobiłam mały dziennikarski research. To był wywiad przeprowadzany... Chyba musisz mówić ciociu do mnie. O, z przyjemnością zostanę. Dobra, mogę być kolejną córką. Nic nie tak jest. Jest kolejka. Ja wiem, będę któraś z kolei. Słuchajcie, i to było przed meczem towarzyskim Polska-Białoruś. 1-1 wtedy Polska taki wynik miała. Ale rodzice ci powiedzieli. Sprawdziłam w internecie. Przyznaję się. No dobrze, uwaga, to teraz zobaczymy, co wiemy o Filipie. Pytanie numer 1. Jaki jest pseudonim Filipa Antonowicza? Wiem. Złotousty, Harry czy Rudanacja? Rudanacja. Odrobiłam lekcję. Filip mi opowiadał, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, że miał dużo rudych loków. Ja je mam, ale one są niewidzialne. Loków. Nie, naprawdę, ja miałem spore afro. Ale Złotousty też mógłbyś mieć pseudonim. Tak, tak. Myślę, spokojnie. Nasi widzowie śmiało to przyznają po 10 lat. Ale my teraz jak Ruda z Rudym. Jak Ruda z Rudym. Tego dobry dołem, dobry. Tego połączenia jeszcze nie było. No dobrze, było wcześniej trochę o sporcie, więc wróćmy do sportu. Pytanie do ciebie, Filipie. Jaki sport lubi uprawiać Katarzyna Dowbor? Czy jest to gra w golfa, czy jeździectwo, czy może pływanie na supie? To ciekawe, bo my nie znamy się jakoś tak super, ale ja doskonale wiem i to widać. Ale zresztą Kasia emanuje tym, że uprawia bardzo dużo sportów. To jakby wiadomo, że jest znaną koniarą, że jazda jest jej ulubioną, ale te wszystkie narty, wymysły, siatkóweczka. Kasia akurat, ja nie musiałem robić researchu, bo od niej sportem czuć po prostu. I to nie komplement, to nie chodziło o kogoś. Rozumiem, czekam na odpowiedź prawidłową. No na pewno nie gra w golfa, może pływa na supie, ale golfa to nie wiem, czy grywasz, Kasiu. Na pewno jazda konna to jest odpowiedź poprawna. Na tego jestem pewny. I to jest odpowiedź poprawna. Oczywiście. No ale skoro było pytanie o sport, no to też o twój sport ulubiony zapytamy. Jaki jest ulubiony sport Filipa? Czy jest to koszykówka, żużel, czy może tenis stołowy, Kasia? Absolutnie odpowiedź B, żużel. A skąd wiem? Stąd, że Filip jest z Torunia. Ja też się wychowałam w Toruniu. A tam żużel to jest najważniejszy sport. W ogóle żużel jest najważniejszym sportem. Pogadamy o tym później. Nie, to jeszcze parę lekcji. Ale zapach tego metanolu zawsze. Ja uwielbiam po prostu. Ja mam rodzinę w Toruniu, oni też tak samo. Wszyscy mają fioła na punkcie żużla i super, brawo Toruń. Kochani, więcej pytań zadam wam już, jak będziemy poza anteną, bo są bardziej pikantne. Natomiast chciałabym jeszcze wspomnieć, ponieważ w pierwszym, no nie było już czasu, nasz czas antenowy nie jest z gumy, o jutrzejszym ważnym święcie. Wielka Orkiestra Najpiękniejszych Serc, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mamy też licytacje nasze pytaniowe. I tak, państwo mogą licytować
zorganizować na przykład wizytę tutaj na czerwonym dywanie i poprowadzenie go u boku Ani Lewandowskiej. Do kuchni też zapraszamy razem z Kubą Sztojermarkiem i innymi kucharzami także. No i zapraszamy do nas w ogóle do studia, do reżyserki Pytania na Śniadanie, bo także taka wycieczka jest wśród licytacji na WOŚP, a my razem z Tomkiem Tylickim jutro od samego rana aż do światełka i po światełku będziemy Państwu i w Pytaniu na Śniadanie, i w Telewizyjnej Dwójce relacjonować wszystko, co się będzie działo wokół tego najważniejszego sztabu, tego serca Polski, no bo jutro tam będą najgorętsze serducha. To pięknie, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest w Pytaniu na Śniadanie, to po pierwsze, i też Oli zawsze się szklą oczy, jak o tym mówi, ale nam trochę też. Ja powiem szczerze, że byłam przy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej. Kiedy tak ostatnio byłaś w Powsinie, powiedz, Kasiu? A w Powsinie byłam niedawno, bo ja tam niedaleko mieszkam i uważam, że jest to przepiękny ogród botaniczny z wielkimi pasjonatami, których jesteśmy w stanie poznać. Dlatego wszyscy razem możemy się wybrać razem z doktorem Arturem Zagajewskim, Mateuszem Szymkowiakiem do Powsina właśnie. Witam Państwa. Jeśli budujecie dom lub przechodzicie właśnie remont, doskonale Państwo wiecie, jak ważna jest sprawna, niezawodna ekipa remontowa. Niestety nie wszyscy mają tyle szczęścia, dlatego ku pokrzepieniu przygotowałam quiz o fuszerkach i usterkach budowlanych w polskich filmach i serialach. A dziś po raz pierwszy w quizie wezmą udział nasi prowadzący, pani Katarzyna i pan Filip. Witam i u ich boku goście specjalni, pani Laura Łącz i pan Bogdan Kalus. Wielkie brawo! Bogdan, pomóż. Jestem słaba w quizach, słaba. Drodzy, przypomnę zasady. Oglądacie materiał wideo, następnie zadaję pytanie, tabliczki ABC. Jeżeli znacie odpowiedź, tabliczka do góry. No i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. A niektórzy tutaj sporo wiedzą o remontach. Zatem, szanowni Państwo, możemy zacząć? Tak, my jesteśmy gotowi, żeby z nimi wygrać. Kopalnią. Chciałbyś. Dobrze, podoba mi się to. Kopalnią takich sytuacji związanych z budowlanką i fuszerkami są oczywiście Alternatywy 4, więc zaczynamy od tego serialu. Bardzo proszę. Dobry. Życzy pan przesunąć rurkę kuchni teraz, czy może kiedy indziej? Jaką rurkę? Pozwól pan. Pozwól pan. Widzi pan taką rurkę? No. Ona stoi daleko od ściany, a powinna stać w rogu, nie? No, powinna, oczywiście. No właśnie, ale nie da się jej przesunąć, bo tu jest rura ciepłej wody. No wie pan, gdyby ona szła o tędy, no to wtedy tak. No ale za godzinę wszystko może być w porządku i będzie kosztowało 1,60 zł. Dlaczego jaka rury? Cena? Złoty 60. Czyli 1600 chyba. Tak. Chyba o to chodziło. Drodzy, to już odpowiedź jest. Pytanie. No? No, pytanie. Dlaczego te rury przebiegały przez środek kuchni? A, bo tak było na planie. B, bo zabrakło materiału. C, bo majster miał wadę wzroku. I teraz możecie się Państwo naradzać. O, widzę, że Katarzyna. Teraz się naradzamy. To jest ten moment. Tabliczki do góry. Już? Tak. Myśmy się naradzili. No, zgodnie. Drodzy, to najpierw sprawdźmy, jaka jest, czy to jest prawidłowa odpowiedź, a później chciałabym się dowiedzieć, czy wy mieliście kiedyś takie sytuacje, gdzie na przykład w waszych mieszkaniach te rury przechodziły przez środek kuchni. Bardzo proszę. No dobrze, a powiedzcie mi panowie, skąd byście wiedzieli o tej rurze w moim mieszkaniu? Bo myśmy ten dom budowali. No to nie mogliście od razu tej rurki dać tam przy ścianie? Nie. Myśmy go budowali według planu. A na planie te rurki poszły właśnie. Tak? Od króla Maciusia pierwszego. Tak. O, albo popatrz pan na te ściany, zobacz pan. Ja też zresztą. O. Krzywa? Krzywa. Krzywa. No ale tak było na planie. No tak było na planie. Drodzy, czy w waszych takich życiowych doświadczeniach macie historię tego typu, że jakaś absurdalna budowlana usterka wam się przydarzyła? Pani Lauro. No ja jestem nazywana kobietą po przejściach budowlanych, podobnie jak Kasia, bo nieraz rozmawiałyśmy. Rozmawiamy, bo lubimy to, jakieś remonty, projektowanie. Myślę, że ty podobnie jak ja lubisz sama coś zaprojektować. Tak, ja lubię. Więc u mnie nie ma, że tak jak na planie, tylko tak jak ja wymyślam. Ale że remontowałam dom stuletni na Saskiej Kępie Warszawskiej, tak, to ta plątanina rur to jest dla mnie temat. To była niesłychana po prostu.
I żeby pewne rzeczy zasłonić, musiałam w dziwny sposób obudować na przykład w łazience kafelkami pod sam sufit, bo nie bardzo chcieli wykonawcy wkuć to wszystko w ścianę. Nie wszystko się dało. Bo ale jest... dałaś radę, bo ty jesteś dzielną kobietą. No tak, to tak. Bo już ty miałeś. No właśnie, ja jako dziecko się przeprowadziłem ze starej chorzowskiej kamienicy do chorzowskiego bloku, który był taki początkowy gierek, więc tam były różne historie. Na przykład jak wymieniałem po 20 kilku latach okna już jako dorosły człowiek, jeszcze mieszkający na Śląsku, kiedy panowie wyjmowali futryny, to powiedzieli, no tutaj powinien być cement, który był pewnie na budowie jakiegoś dygnitarza. I okno na przykład, balkonowe okno się nie domykało, dlatego musieliśmy założyć kraty, bo mieszkaliśmy na balkonie, żeby się nikt nie włamał. I, no to takie historie. Na szczęście, jak się przeprowadziłem 20 ponad lat temu do miasta stołecznego, to już takich historii nie przeżywałem, a i ekipę, która mi urządzała i remontowała mieszkanie 10 lat temu, miałem naprawdę zawodową. To byli panowie, którzy działali na telefon. Czyli jest pan szczęściarzem, był pan szczęściarzem. Nie każdy ma tyle szczęścia. Są ekipy, które same najpierw zepsują po to, żeby później naprawić. Ja nie wiedziałem, że w ogóle takie udane ekipy to są. Ja wiem, że słyszę o takiej ekipie. Chciałabym wam teraz, drodzy, pokazać taki właśnie fragment serialu, filmu, w którym to ktoś, żeby naprawić, musiał najpierw zepsuć. Bardzo proszę, zobaczcie. Będzie parkiet. Gości, znowu mam 16 lat. Takżeż ty, łobuzie jeden, ja cię nauczę, ja ci pokażę. A ten koton Waldemar, Zenek to nie ten. A który? Zenek to nie ten, idioto. Strasznie pana przepraszam, no myślałem, że to ten. Który? Fragment filmu Nie ma róży bez ognia. Tak, my wiemy. I pytanie brzmi, ile Janek zapłacił za wstawienie nowych drzwi? A 200, B 400, C nic nie zapłacił. Nie pamiętam. Podchwytliwe, cieszę się, że chwilę musicie się zastanowić. I że przepraszam. Ale tu widzę odpowiedź B. Tak. Bogdanie, ja wierzę, Bogdana. My mamy C. Laura C. Dobrze. Cieszę się, że też jest zróżnicowane zdanie, bo to znaczy, że ktoś ma szansę wygrać. Drodzy, sprawdźmy. No, serdecznie panu dziękuję. Nie ma da co, naprawdę. 200 zł. A, tam mam. Proszę. Dziękuję. Wie pan, myślałem, że to ten. Proszę. Płaci pan teraz, czy piszemy na kolegium? Nie, nie, płacę. Panie Zenku, pan mi da te 200. Będę panu winien. To razem będzie 400. Tak jest. Pamiętałem tę scenę, że to 200 to razem 400. Przepraszam, tak. Pani Lauro, przeze mnie. Ja myślałem, że on go przepraszał i mówi, że za darmo, ale zapomniałem, że panie Zenku, Jogi Babu i 4 w plecy. Ale ja się dowiedziałam, że pan ogląda wszystkie seriale, więc ja panu ufam. To się skisiłem już. No, dobrze, ale Filipie, macie okazję jeszcze nadrobić, bo to nie było ostatnie pytanie. Czy jesteście gotowi? Tak. Wracamy do serialu Alternatywy 4. Bardzo proszę o materiał wideo. Teraz to już możesz, ludzie, no. Teraz to już dobre, nie? Józiek, no trzeba coś z tym zrobić, naprawdę. Ja to załatwię, wujek. Masz żabkę? Mam. Pardon. Tam, gdzie bankiecik, tam mój ojciec siedział. Ja słyszę tutaj zakulisowe, bardzo przyjemne historie. Pani zobaczyła swojego tatę na ekranie? Tak, bo on bardzo lubił Bareję, często u niego grał i w Alternatywach 4, w tym wątku z Witkiem Pyrkoszem, z którym się prywatnie przyjaźnił. No a scena bankietu nie mogła się odbyć bez Mariana Łącza. To w takim razie ciekawa jestem, czy znacie państwo odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób gość weselny naprawił usterkę? A. Podstawił wiadro, B. Zakleił przeciek taśmą, C. Odkręcił hydrant główny. I tu znów jednogłośnie. Zatem sprawdźmy to. Czy mieliście państwo rację? Bardzo przepraszam. Gdzie tu się znajduje główne odcięcie wody, prawda? Hydrantowej. Jestem fachowcem, walczę z żywiołem. Ja się nie bardzo orientuję, ale no być może, że to się znajduje tam.
Aha, tam. Bardzo dziękuję, panie docencie. Bardzo dziękuję. Moje uszanowanie. Jeszcze był tak komentarz, jest. Sprawa załatwiona, fachowiec jestem. I on jeszcze tak specyficznie tak, te ręce. Tak, fachowiec tak. Jest. Ja jeszcze mam, ciekawa jestem, ponieważ te sceny, które dla nas są tak zabawne, na planie często, no tej atmosfera nie jest taka rozluźniona. Jak to wygląda na planie, odgrywając tak kultowe, zabawne role? No to już się utarło takie powiedzenie, że im bardziej śmiesznie na planie, tym smutniej na ekranie, więc uciekamy od tego. Ale ja przez 10 lat siedzenia na kultowej, jak to co po niektórzy mówią, ławeczce, zwłaszcza w towarzystwie Piotra Pręgowskiego, czyli Pietrka, który jest mistrzem świata w proponowaniu zmian w tekstach. One słuchajcie, się nie nadają do tego programu. Niestety, ale było bardzo śmieszne. Ławeczka była cudowna. Śmieszne te fragmenty filmów. Bardzo, bardzo dziękujemy państwu za to dzisiejsze spotkanie. Było naprawdę super. Oh. Ja dodam, że wygraliście. Żegnamy się. Żegnamy się. Dziękuję. O, i chyba niespodzianka dla kogoś. Polecamy się. O Matko Boska. Jutro w pytaniu na śniadanie.